Cześć, z tej strony Marta, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale i dzisiaj zapraszam na najgorsze książki, jakie przeczytałam w 2021 roku. Oczywiście, jak zawsze w tego rodzaju filmach, trzeba tutaj zrobić dwa takie małe ogłoszenia. To znaczy, po pierwsze, to, że mnie te książki się nie podobały, to nie znaczy, że one są złe, beznadziejne, że Wam się nie mogą podobać. Pamiętajcie, że każdy ma różne zdanie na temat książek, każda książka ma swojego czytelnika i to jest właśnie w tym wszystkim super, że podobają nam się inne rzeczy. A druga kwestia to to, że mimo tego, że ten film nazywa się Najgorsze Książki Roku, to niekoniecznie znaczy, że one rzeczywiście są takie najgorsze, najgorsze, tylko to będą takie bardziej moje osobiste rozczarowania. Książki, po których spodziewałam się czegoś innego, które myślałam, że mnie zachwycą, a na przykład stało się zupełnie odwrotnie. Także też proszę, nie traktujcie tego rankingu jako właśnie takich najgorszych książek, a bardziej gdzieś tam jakichś moich osobistych rozczarowań, bo po prostu po tych książkach oczekiwałam więcej. Nie układałam tych książek w żadnej kolejności, to znaczy nie ma tutaj żadnej gradacji, wiecie, od najlepszej z najgorszych do najgorszej z najgorszych, tylko będę mówić o tych książkach chronologicznie, to znaczy w takiej kolejności, w jakiej je czytałam, ponieważ spisywałam te książki z Goodreads, tak więc tak po prostu było mi najwygodniej. Mam tych książek 6, tak więc nie jakoś bardzo dużo i już nie przedłużając, zaczynajmy. Pierwsza książka to coś, po co sięgnęłam, ponieważ bardzo dużo osób tę książkę polecało, zachwycało się nią. Co prawda były z nią też pewne kontrowersje związane z tłumaczeniem, natomiast później wyszło wydanie poprawione, ja właśnie czytałam to poprawione i już odchodząc od samego tłumaczenia, to po prostu ta książka, może w ogóle Wam powiem, jaka ta książka, bo jeszcze nie powiedziałam, a jest to książka Red, White and Royal Blue Casey McQuiston. Tutaj obok nie będę Wam wklejać okładki, ponieważ tylko jedną z tych książek mam u siebie w domu w formie papierowej. Resztę albo sprzedałam, albo komuś oddałam, albo czytałam na Legimi. Myślę, że jest to zrozumiałe, ponieważ skoro są to książki, które mi się nie podobały, to nie ma sensu ich trzymać na półce, ale wracając właśnie do Red, White and Royal Blue, to jest to książka, którą zachwycali się wszyscy, bardzo tą książkę polecali. No niestety być może te oczekiwania były za duże, ale dla mnie, po pierwsze nie podobało mi się to, że te kwestie polityczne, że autorka nie trzymała się tych kwestii politycznych. Ja rozumiem, że oczywiście jest to fikcja literacka i tak naprawdę autorka mogła sobie zrobić z tym, co chciała, natomiast dla mnie, moim zdaniem, kiedy już wybrała po pierwsze monarchię brytyjską, która rzeczywiście istnieje i te podobieństwa były bardzo duże, a po drugie Stany Zjednoczone, no to mogła już gdzieś tam tych realiów się trzymać. Natomiast tak jak mówię, no rozumiem, że jest to fikcja literacka, więc no, nie będę się o to aż tak bardzo czepiać, ale to, co mi się nie podobało, to właśnie ten romans, ponieważ ta książka jest przede wszystkim romansem i ten romans jest po prostu słaby według mnie. Te dialogi są strasznie takie płytkie, momentami takie wulgarne, ale nie na zasadzie, że mi to przeszkadzało, tylko bardziej na zasadzie, że one były wulgarne do tego stopnia, że aż śmieszne, po prostu to zupełnie nie brzmiało. I mimo, że mieliśmy do czynienia z dorosłymi ludźmi, bo tak naprawdę 20-latkami, 21-latkami, to ja miałam wrażenie, że ja czytam o, nie wiem, 12-13-latkach w takich bardzo no, dziwnych i nieodpowiednich dla nich sytuacjach, także szczerze mówiąc, czytanie tej książki właśnie pod kątem dialogów, pod kątem tego, jak ona jest napisana, pod kątem języka, to był dla mnie taki troszkę cringe, bardzo mi się to nie podobało i no zupełnie się w tej książce nie odnalazłam, ale tak jak wspomniałam, to jest tylko moje zdanie, ja wiem, że wiele osób tę książkę uwielbia i jak najbardziej macie do tego prawo, fajnie, że każda książka znajduje swoich odbiorców. Druga książka to również coś, co porusza temat monarchii brytyjskiej, tym razem jest to książka z gatunku non-fiction, a mówię tutaj o Bitwie braci Roberta Lacey. To jest książka, o której ja dużo mówiłam na moim Instagramie, dużo wrzucałam różnych takich zrzutów ekranu, bo też czytałam tę książkę w formie e-booka. Dużo wrzucałam takich właśnie zrzutów ekranu, gdzie były po prostu błędy w tej książce i to były takie błędy na zasadzie bardzo łatwo weryfikowalnych faktów, to znaczy wystarczyło zgooglować, nie wiem, rok urodzenia kogoś i po prostu to poprawić. Także naprawdę ta książka była bardzo niedopracowana, a to, co tak najbardziej mnie rozczarowało, już pomijając te błędy, które pojawiają się w niemalże każdej tego typu książce właśnie o monarchii brytyjskiej, to fakt, że autor jest tam chyba oficjalnym biografem rodziny królewskiej, jest konsultantem serialu The Crown, tak więc ta jego wiedza na temat brytyjskiej rodziny królewskiej jest naprawdę ogromna i tym bardziej nie mogłam zrozumieć, skąd takie po prostu głupie błędy, takie zupełnie, wiecie, takie chochliki, które się gdzieś tam wkradły. Nie wiem, czy ta książka nie przeszła jakiejś porządnej redakcji, czy skąd one się wzięły, ale naprawdę to były błędy na tak podstawowym poziomie, że aż przykro się to czytało, ale wiem, że osoby, które znają się na temacie dużo bardziej niż ja, tę książkę polecają, że wcale nie jest tak bardzo zła, także znowu tutaj gdzieś doszło jakieś moje osobiste bardzo duże rozczarowanie ze względu na to, ile sobie po tej książce obiecywałam, jak gdzieś tam w mojej głowie postać samego autora się wykreowała, także no z tego, co wiem, to właśnie ludzie, którzy znają się na tym temacie, tę książkę raczej polecają. Dla mnie ta książka była dużym rozczarowaniem i też ten tytuł uważam, że jest bardzo mylący, ponieważ mimo tego, że tytuł nam sugeruje bardzo dużo na temat relacji między księciem Harrym a księciem Williamem, to tak naprawdę właśnie tą ich relację dostajemy pod sam koniec książki, a wszystko inne to jest relacja księcia Karola z księżną Dianą, relacja nawet samej królowej Elżbiety z księciem Filipem. Także wszystko dookoła,
aż na samym końcu właśnie dochodzimy do tego tematu z okładki, który no, był nam gdzieś tam obiecany, tak mi się wydaje, i też z opisu, i właśnie z okładki. No nie wiem, ja się też poczułam troszkę oszukana, bo też sięgając po książkę o takim tytule, po prostu spodziewałam się trochę czegoś innego niż dostałam. Także ta książka również była dla mnie bardzo dużym rozczarowaniem tego roku. Kolejna książka to chyba moje największe takie osobiste rozczarowanie i ja nie uważam, że ta książka jest jakaś bardzo zła, tylko po prostu wydawało mi się, że to będzie książka, która bardzo do mnie trafi, że to będzie bardzo moja książka, a jest to Sen o Okapi. Książka, która również, no wydaje mi się, że po prostu podbiła cały Bookstagram, całą gdzieś tą książkową społeczność. Wszyscy się tą książką zachwycali, bardzo, bardzo gorąco ją polecali i rzeczywiście ja czytając opis, to jest taka bardzo oniryczna książka, która ma w sobie elementy realizmu magicznego, taka bardzo subtelna i delikatna i ja myślałam, że ja się w tej książce zakocham i naprawdę bardzo chciałam to zrobić, ale okazało się, że w rzeczywistości ta książka to jest bardzo banalny język, te wszystkie piękne zdania, o których wcześniej słyszałam, to tak naprawdę są jakieś truizmy. W ogóle no, zupełnie to do mnie nie trafiało. Uważam, że było to strasznie banalne, a jednocześnie sama fabuła była bardzo chaotyczna. Ja tak naprawdę do końca nie wiedziałam, o co w tej książce chodzi, kto jest kim. Ci bohaterowie w ogóle się niczym nie wyróżniali. Oni dla mnie zlewali się w jedno i ja na przykład teraz kompletnie nie pamiętam, kto był kim w tej książce, a minęło no kilka miesięcy, nie cały rok, bo tę książkę czytałam jakoś, wydaje mi się, w kwietniu albo w maju. Tak więc nie minęło aż tak znowu bardzo dużo czasu, a ja naprawdę nie jestem w stanie Wam powiedzieć nawet imion głównych bohaterów, poza główną bohaterką Selmą, czyli tą kobietą, która śniła ten tytułowy Sen o Okapi. Tak więc ta książka okazała się dla mnie bardzo, bardzo dużym rozczarowaniem. Chyba to jest taki mój właśnie największy zawód 2021 roku. W dodatku gdzieś spotkałam się z porównaniem, że ta książka to są Dzieci z Bullerbyn dla dorosłych. I to też w ogóle Dzieci z Bullerbyn to jest moja ukochana książka z dzieciństwa, a przynajmniej jedna z moich ukochanych książek z dzieciństwa. I też bardzo, bardzo mnie ta opinia, to porównanie zachęciło. Natomiast w ogóle nie widzę tego, w ogóle nie rozumiem, skąd to porównanie się wzięło. Po pierwsze, obie książki są zupełnie inne, traktują o zupełnie różnych rzeczach, napisane są w zupełnie inny sposób, a po drugie, no, Sen o Okapi jest w ogóle o niczym tak naprawdę, a Dzieci z Bullerbyn były cudowne. Także nie wiem skąd się wzięło to porównanie, nie wiem kto je wymyślił, natomiast według mnie jest kompletnie nietrafione. No i niestety Sen o Okapi musiał się po prostu znaleźć w tym podsumowaniu najgorszych przeczytanych przeze mnie książek, albo może właśnie największych osobistych rozczarowań. Kolejna książka to coś, co również z opisu i z tego, co o tej książce wcześniej czytałam, wydawało mi się czymś w 100% dla mnie. Niestety odbiłam się od tej książki, jak wydaje mi się, że wiele czytelników, ale też wiem, że wielu osobom ta książka się bardzo podobała, więc obiektywnie to na pewno jest dobra książka i na pewno warta uwagi. A mówię tutaj o książce Wspaniali jesteśmy tylko przez chwilę. I to, co warto zaznaczyć, to to, że autor tej książki jest poetą przede wszystkim. On wcześniej pisał poezję i to bardzo, bardzo w tej książce widać, ponieważ mimo tego, że tutaj mamy do czynienia z prozą, to jednak ta proza jest napisana w taki bardzo poetycki sposób. Te zdania są bardzo poetyckie, bardzo rozbudowane, bardzo takie kwieciste i przez to to się bardzo źle czyta. Przynajmniej ja się nie mogłam w tej historii odnaleźć, a historia jest bardzo ciekawa, ponieważ mamy tutaj po części autobiograficzną historię dotyczącą imigracji, ponieważ autor pochodzi z Wietnamu, jego rodzice są Wietnamczykami, on już chyba urodził się w Stanach, z tego co pamiętam, ale jest to taka opowieść właśnie o, wiecie, o takim braku przynależności do jakiejkolwiek narodowości, bo on nie mógł się czuć ani Wietnamczykiem ze względu na to, że urodził się w Stanach, ani do końca Amerykaninem ze względu na to, że jednak tego korzenie wietnamskie były w nim obecne i jednak był w jakiś sposób związany z kulturą Wietnamu. Tym bardziej, że autor urodził się w czasach wojny w Wietnamie, także też ta wojna odcisnęła na nim bardzo duże piętno, a może nie tyle na nim samym, co w ogóle na jego rodzinie i ta trauma pokoleniowa gdzieś tam później się pojawiała. Wydaje mi się, że jest to szalenie ważna historia i ważny głos, natomiast sposób pisania, styl pisania zupełnie mnie odpowiadał i pogubiłam się w tej historii. Przyznaję, ja totalnie nie mogłam się wgryźć w tę historię, nie mogłam się wciągnąć, nie mogłam przeżywać losów właśnie bohatera, ponieważ ten język bardzo mnie rozpraszał, bardzo mi przeszkadzał, nie było to coś dla mnie. Natomiast tak jak mówię, jest to książka, która zbiera skrajne opinie, więc być może Wam się spodoba. Nie jest to zła książka z całą pewnością i na pewno jest to wartościowa rzecz, ale po prostu dla mnie okazała się rozczarowaniem, bo myślałam, że jednak bardziej do mnie trafi, a no, tak jak wspomniałam, zupełnie się od tej książki odbiłam. Przedostatnia książka, którą chciałabym tutaj umieścić, to coś, co nawet mi się podobało gdzieś tam na początku i tak, wiecie, ogólnikowo mówiąc, ta książka całkiem mi się podobała, ale to, jak zostały rozwiązane i poprowadzone pewne wątki, totalnie mnie no, po prostu załamało wręcz. A jest to książka To tylko przyjaciel. Książka, która też zbierała bardzo dobre opinie i właśnie skusiłam się na nią z tego względu, że słyszałam o niej dużo dobrego, a w tamtym czasie miałam ochotę po prostu na jakiś lekki, taki niezobowiązujący romans. I rzeczywiście w dużej mierze ta książka mi to dostarczyła, natomiast tam poruszony był wątek bezpłodności kobiety, która ma problemy z endometriozą,
endometriozą, która choruje na endometriozę. No i to, jak to wszystko było poprowadzone właśnie w tym kierunku, jak w ogóle ta książka się zakończyła, jakie to było zupełnie niedelikatne i takie bez zrozumienia dla osób, które rzeczywiście cierpią właśnie na problemy z płodnością. W ogóle nie rozumiem decyzji, którą podjęła autorka, dlaczego tak, a nie inaczej poprowadziła ten wątek. Oczywiście nie chcę Wam tutaj mówić ze względu na to, że są to spoilery, bo jest to już sam koniec książki, ale myślę, że możecie się domyślać z tego, co o tej książce mówię. Ale totalnie mnie po prostu to niemiło zaskoczyło, bo naprawdę w tej książce autorka wspomniała kilka innych opcji i mogła pójść inną drogą, a jednak zdecydowała się na najgorsze zakończenie z możliwych. No nie, bardzo, bardzo byłam tym rozczarowana i naprawdę bardzo zaburzyło to obraz tej książki, która naprawdę mogłaby być przyjemnym romansem, gdyby właśnie nie ten wielki, wielki, według mnie, błąd na sam koniec. I ostatnia książka to coś, o czym nie chcę zbyt długo mówić, ponieważ jest to książka, o której mówiłam i w podsumowaniu grudnia, i w jednym z vlogmasów, także już naprawdę sporo o tej książce w ostatnim czasie na moim kanale mówiłam, a jest to książka Romans pod choinkę, książka, która była przede wszystkim bardzo, bardzo źle napisana i to jest mój największy zarzut, bo już pomijając fabułę, wiecie, to jest książka świąteczna, więc rozumiem, że ta fabuła może być banalna, może być taka oczywista i no aż za bardzo cukierkowa, bo tutaj też był jeden taki wątek, to samo co w poprzedniej książce, który też bardzo mi się nie podobało, jak autorka rozwiązała, natomiast abstrahując od tego, to ta książka po prostu jak dla mnie jest fatalnie napisana, ona była przesycona wulgaryzmami, ale znowu te wulgaryzmy były zupełnie bez sensu, totalnie w ogóle oderwane od czegokolwiek. Bardzo źle się to czytało. Główny bohater był po prostu no, żałosny. Ja nie jestem, wiecie, osobą, która musi polubić głównego bohatera, żeby książka mi się podobała. Wręcz przeciwnie, ja bardzo lubię takich trudnych i złożonych bohaterów. Natomiast Roy, czyli główny bohater właśnie książki Romans pod choinkę, to nawet nie był złożony bohater, to był po prostu, no już nie chcę tutaj używać też niecenzuralnych słów, bo musiałabym się zniżyć do poziomu autorki, ale no, książka jak dla mnie bardzo, bardzo słaba i gdybym miała wybrać najgorszą książkę 2021 roku i taką, która rzeczywiście jak dla mnie jest, no obiektywnie nie może być słaba, bo to jest nadal moja opinia, więc to wciąż jest subiektywne, ale gdybym miała wybrać coś takiego, co uważam, że jest naprawdę złe, już nie chodzi o moje rozczarowania, tylko coś, co po prostu jest bardzo źle napisane, to właśnie byłaby to ta książka. To jest zdecydowanie ten numer jeden najgorszych książek przeczytanych przeze mnie w 2021 roku. Wiem, że autorka napisała też inne książki i część z Was pisała mi, że te inne książki są równie źle napisane, tak więc to chyba nie był jakiś wypadek przy pracy, tylko po prostu autorka ma taki styl. No cóż, być może znajduje to swoich odbiorców, na pewno znajduje, bo w końcu te książki zostają wydane. Dla mnie zdecydowane wielkie nie. No i tyle. I to by było na tyle. Tak wygląda ta moja niechlubna topka najgorszych książek przeczytanych przeze mnie w 2021 roku, chociaż dalej uważam, że rzeczywiście lepsza nazwa to tutaj są największe rozczarowania. Dajcie znać, jakie książki Was rozczarowały w minionym roku, jakie to były tytuły. Właśnie interesują mnie szczególnie, wiecie, te książki, które być może nie były jakieś bardzo, bardzo złe, ale co do których Wy mieliście zupełnie inne oczekiwania i które po prostu tym Waszym oczekiwaniom nie sprostały, bo to są takie tytuły, które nadal mają szansę się komuś spodobać, po prostu do nas z jakichś powodów nie trafiły. Także koniecznie dajcie mi znać na dole w komentarzach, a ja Wam bardzo dziękuję za obejrzenie tego filmu do końca i do zobaczenia w kolejnym. Cześć!